Siema, witam Was w następnym filmie na tym kanale, w którym pokażę Wam, co się dzieje u mnie w akwarium, jakie mam teraz rybki. No i pokażę Wam również, jak zakwitł mojego brata i w sumie też mój tłustosz. No i pokażę Wam też grzybnię, którą hodowałem już od chyba 2 miesięcy. No i jak wyglądał pierwszy mój zbiór. Jak teraz to wygląda po pierwszym zbiorze. Pokażę Wam również, jak moja szczurka je, z którą nie mieliście się jeszcze okazji zapoznać. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Dobra, to poznajcie Barego, czyli moją jaszczurkę, która jest tak przesłodziaszna, jak widać na tym zdjęciu. No i teraz Wam pokażę, jak jej przygotowuję jedzenie, no i jak ona w sumie wygląda. Zrobimy teraz jemu jedzonko, patrzcie, siedzi sobie, nie widać go chyba, siedzi sobie mi na ramieniu, a ja zrobię teraz dla niego jedzonko. No dobra, no bo ma tutaj trochę zaschnięte, więc mi to zbliża. O. I będę musiał, o, tak to pozdrapywać. Dobra. Miseczka już jest umyta. Beruś dalej sobie siedzi gdzieś tam z tyłu za mną. No, a dobra. My tutaj mamy jedzonko dla niego. O, możemy sobie to otworzyć. O, i łyżeczka. No i tak, daję tak, no, myślę. No, trochę więcej. No. O, gdzieś z tyle. Najwyżej później dam więcej. Teraz dajemy trochę wody. O. I mieszamy, żeby była taka jakby ciapka, papka. O. Trzeba to tak rozdrobnić. No bo jakieś grudki tutaj się porobiły. No dam trochę więcej tej karmy, no i trochę więcej wody, bo nie chcę się rozdrobnić. No. No bo on nie ma tam chyba zębów. No i trzeba mu zrobić taką papkę i będzie sobie ją jadł. Chyba jest rozdrobniona, no taka konsystencja w miarę ok. No i teraz dam ją do jego terrarium. Tylko muszę go jakoś zdjąć. Patrzcie. Teraz spróbuję Wam pokazać, jak jakby gdyby je. I pokażę Wam, jak on je z palca. Oczywiście umyłem ręce. No i teraz patrzcie. Tak sobie liże. On też jest nauczony, żeby sobie po prostu jeść z terrarium, ale tak też go nieraz karmię. I kiedyś nie chciał jeść, więc musiałem go nauczyć po prostu jeść, no i musiałem go jakoś karmić, ale teraz już ładnie je. No i patrzcie w ogóle na jego język. On jest taki słodki. No, chyba głodny. No, dam Ci jeszcze więcej. Tak on wygląda, jak je. Ma strasznie długi język i na końcu jego ma tak jakby jak wąż. Patrzcie, kupiłem sobie 2 nowe rybki. To są te 2 samice. Tutaj ta jedna czerwona i ta druga. No i mam też samca zielonego. No i nie wiem, czy tak może być, ale chyba jest szansa, że jedna z tych samic po prostu będzie w ciąży i nie wiem, co z tego wyjdzie, no bo to są 2 danio, w sumie 3 danio, no i to by był, nie wiem, zielono
różowy Daniu, nie wiem, ale to są dwie moje nowe rybki, bo poprzednia samica umarła, no ze starości, no, trochę szkoda, ale no. No i jest oczywiście ten słodziaszek glonojad, no i mam jeszcze hokejkę, taką rybkę, czy nie wiem, ona się, nie pamiętam jak dokładnie jak ona się nazywa, jej tutaj nie ma, bo ona kiedy się czegoś przestraszy, a ona jest strachliwa, chowa się pod ziemię, zagrzebuje się normalnie w te kamyczki i popatrzę gdzieś tutaj po bokach, no bo ona często tak siedzi przy szkle tutaj, ale chyba jej nie ma. Ona nie da, ona bardzo często tak się chowa. Więc aktualnie mam 5 rybek. Dobra, teraz pokażę Wam moją grzybnię, którą, jak już mówiłem, hoduję od miesiąca. Pokażę Wam ją, jak ona wygląda po pierwszym zbiorze, z którego było bodajże 380 ileś gramów grzybów. No i pokażę Wam teraz, jak ona wygląda po oczyszczeniu, no i po jakby wykąpaniu jej w wodzie. No po pierwszym zbiorze trzeba taką grzybnię grzybów shiitake wykąpać 24 godziny, one muszą być całe zanurzone w wodzie. Ja jestem już w piwnicy, spryskacz napełniony, spryskiwacz. No i co, pokażę Wam tą grzybnię, no i ją przy okazji spryskam. O, no bo teraz ta grzybnia jest po pierwszym zbiorze, no i powycinałem te miejsca, gdzie już te grzyby wyrosły, te trzony. No i tutaj ona na przykład rósł tutaj, po zbiorze tutaj, tutaj, a tutaj już są jakieś dwa nowe. To jest grzybnia ogółem grzybów shiitake, które właśnie potrzebują tak dużo wilgotności. Jak w sumie grzyby. No i ja 3 razy w dniu tutaj przychodzę, rano, tak po południu, po szkole i wieczorem. No i je tak spryskuję. O. Teraz na sam koniec pokażę Wam mojego brata, no i w sumie też mojego tłustosza, który niedawno zakwitł, no i ma teraz 2 kwiatki, które są bardzo ładne, fioletowe. Zobaczcie teraz, mój brat hoduje od kilku miesięcy takiego tłustosza i patrzcie, jak on ładnie zakwitł. Takie ładne, fioletowe kwiatuszki. 2, no i jakieś, no jakieś muszki tam są na tym tłustoszu, ale strasznie ładnie on wygląda, a tutaj reszta. Tak o, ładnie.